Sanoku, jak Państwo wiecie, odbyło się symboliczne wbicie opaty pod budowę Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wyceniona na nieco ponad 39 milionów złotych budowa to inwestycja, którą miasto oczekiwało bardzo długo. W sierpniu 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki uzupełniło listę wnioskodawców, wpisując sanocką inwestycję do realizacji obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego oraz dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców. Centrum będzie wyposażone, bo się też ta informacja jakby nie dociera, że będzie wyposażone w komorę kryogeniczną, urządzenia do masażu wirowego kończyn górnych, wirówki do kończyn dolnych, wanny do kąpieli galwanicznych całego ciała, stanowiska do masażu podwodnego, rowerów do ćwiczeń w wodzie, solariów. Będzie także służyła mieszkańcom miasta i regionu oraz turystom odwiedzającym Podkarpacie, ponieważ będzie to największy tego typu obiekt w województwie. Delegacja miasta Sanoka na czele z burmistrzem Edwardem Olejko odbyła roboczą wizytę w mieście Winogradiw na Ukrainie. Tam walczymy o projekt wspólny ukraińsko-polski w ramach tego projektu Ukraina-Białoruś-Polska. Wartość całego projektu przy kursie 1,420 euro wynosi 8 828 000 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej sięga na poziomie 90%. Czyli prawie 8 milionów złotych. Część projektu przypadająca na Sanok to jest ponad 5 milionów złotych. Została, jeżeli rzeczywiście osiągniemy ten cel, do końca czerwca trzeba zgłosić projekty w tych inwestycjach. Jeżeli zostanie ta kwota zostanie przeznaczona na Centrum Rehabilitacji przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Oba miasta przygotowują z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina wspólny projekt poświęcony stworzeniu w obu miastach Centrum Rehabilitacji. Jeśli idzie o sanocką część planowanego projektu, to ile otrzymamy dofinansowanie? Tak jak powiedziałem, będzie ona realizowana na terenie Mosier z dostępem do basenów, które właśnie podlegają przebudowie. Właśnie szczegółom technicznym, wymaganym załącznikom, terminom opracowania kolejnych elementów pełnego wniosku aplikacyjnego, budżetowi oraz opracowaniu uwag z odbytych niedawno w Rzeszowie i Lwowie szkoleń dla wnioskodawców projektów poświęcona była główna część tego spotkania. Kolejna inwestycja dla miasta w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, projekt wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanoglesko zakłada budowę nowoczesnego dworca multimodalnego. Przedsięwzięcie to umożliwi skoncentrowanie wszystkich środków transportu publicznych w jednym miejscu oraz zakup ekologicznych autobusów niskoemisyjnych, poprawiających jakość użytkowanego dotychczas taboru komunikacyjnego. Projekt, którego wartość wycenia się na ponad 27 milionów, w tym 10 milionów na dworzec, 17 milionów na zakup 11 autobusów niskoemisyjnych, zostanie dofinansowany ze środków zewnętrznych na kwotę 20 milionów złotych. W długokondygnacyjnej budowli znajdą się poczekalnie dla pasażerów, kasy, bar z zapleczem, boksy sklepowe, punkt informacji turystycznej, pomieszczenia techniczne. Dodatkowo budynek połączony będzie ze stacją PKP kładką ze ścianami o konstrukcji aluminiowej. Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w 3 windy dla niepełnosprawnych, w tym 2 przykład z nadtorami. Przy dworcu planowane są parkingi dla samochodów osobowych oraz rowerów. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Sanok i Zagórz. Miasto, inwestycja powstanie przy ulicy Lipińskiego, powierzchnia działki przy ulicy Lipińskiego to jest 63 ary. Miasto odkupi od Arriwy działkę za kwotę 1 550 000 zł, ale zapłaci ze środków własnych tylko 232 000 zł, bo pozostałe to są pieniądze w ramach RPO. W trakcie procedowania jest nabycie nieodpłatnie działki od PKP o powierzchni 14 arów poza projektem, czyli cała działka na potrzeby dworca może wynieść 77 arów. Dworzec będzie skomunikowany z drogą krajową 84, to jest przez ulicę Lipińskiego, o której remont miasto zabiega w tym roku z dużą szansą na realizację. Poprzednia lokalizacja usytuowana miała być na działce o powierzchni 43 ary, w tym, że działka nie miała żadnego połączenia z drogą publiczną. Jedynie połączenie planowane było tak zwaną drogą śródmiejską, której koszt budowy określony był na około 12 milionów złotych. Lokalizacja była złym rozwiązaniem, dlatego że sytuując w tym miejscu dworzec, sprowadzaliśmy cały ruch komunikacji podmiejskiej i nie tylko do centrum miasta, co doprowadziłoby do całkowitego zakorkowania m.in. skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Podgórze i Daszyńskiego. Rozpoczyna się właściwie za chwilę przebudowa drogi gminnej publicznej w dzielnicy Błonie, ulica Jana Kochanowskiego i ulica generała Prowisława Pruga-Raketlinga o długości 806 metrów.
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowa miejsc postojowych, przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome drogi, przebudowa kanalizacji deszczowej i na działkach. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z o.o. ograniczoną odpowiedzialnością. Kwota 1 754 000 zł, dofinansowanie 803 000. Przekazanie placu budowy nastąpiło 17 maja. Przesłanie materiałów do zawarcia umowy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim 22 maja. Termin wykonania 30 września. W tym miesiącu ta ulica będzie rozpoczęty remont. Zakończone zostały, w tym jeszcze chciałem zasygnalizować, że w tym budżecie, który Państwo uchwaliliśmy na 2017 rok, jest ponad 1 000 000 zł środków przeznaczonych na remonty. Po tej zimie rzeczywiście bardzo dużo dróg wymaga remontów. Na pewno są to środki niewystarczające, ale to jest 1 200 000 zł. I chciałem również przypomnieć, że ponad 2,5 miliona złotych jest na modernizację dróg, oprócz tej schetynówki, którą tu wcześniej sygnalizowałem. Zakończone zostały prace przy termomodernizacji samorządowego przedszkola publicznego nr 1, szkoły podstawowej nr 2. Koszty tych zadań to 2 184 000. Dofinansowanie ponad 1 400 000 z funduszu norweskiego. Na tym etapie przygotowane są wnioski do regionalnego programu operacyjnego na termomodernizację gimnazjum nr 2 i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Ochowcach. Zastanawiamy się, czy ewentualnie jeszcze jakichś innych budynków do tego projektu, który będzie ogłaszany konkurs w trzecim, czwartym kwartale tego roku, czy nie zgłaszać. Aktualnie trwają rozmowy pomiędzy dyrektorem okręgowym więziennictwa w Rzeszowie a burmistrzem miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność miasta o powierzchni 11 hektarów przy ulicy Stróżowskiej o wartości około 3 milionów złotych na nieruchomość na działce nr 107 w Śródmieście o powierzchni 37 arów o wartości około 3,8 miliona złotych. Na nieruchomości przy ulicy Stróżowskiej budowany byłby zakład dla około 700-900 osadzonych oraz 300 osób załogi wraz z halami produkcyjnymi. Po stronie miasta pozostawałaby obowiązek uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną tego terenu oraz ewentualna niwelacja terenu. Wartość inwestycji to jest od 200 do 300 milionów złotych. Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie przygotowania treści listu intencyjnego pomiędzy okręgowym dyrektorem więziennictwa, wojewodą podkarpackim, burmistrzem miasta i starostą sanowskim. Kilka zdań, na pewno ten temat będzie na następnej sesji, chodzi o wykluczenie cyfrowe, ale sygnalizuję to wykluczenie cyfrowe. Wykluczenie cyfrowe polegało na realizacji projektu na kwotę 5 100 000 zł i de facto sprowadzało się do kupna 300 komputerów, a następnie ich wymianie, nie naprawie, tylko wymianie na nowe. Jeden komputer w tym projekcie kosztował 17 000 zł. Władza wdrażająca nie kwestionowała tego projektu w czasie jego realizacji. Dopiero jak zostały przekazane środki w 2014 roku, przeprowadzona została kontrola, w wyniku której wnioskowano o zwrot kwoty ponad 2 miliony złotych, aktualnie razem z odsetkami jest to blisko 3 miliony złotych. Została zawarta 17 kwietnia 2014 roku z kancelarią prawną umowa, która broniła tego projektu i która płacono 10 tysięcy złotych miesięcznie. Nasze działania, włącznie z przekazaniem tej sprawy do prokuratury, jej umorzenie, dalsze działania związane z postępowaniem administracyjnym znacznie utrudniają pracę nad nowymi inwestycjami i projektami. Reasumując, ten projekt to kupno 300 komputerów na kwotę 5 100 000 zł, to znaczy 17 000 zł na jeden komputer. Czy ten projekt może w jakiś sposób się obronić? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. W związku z upłynięciem 15 maja bieżącego roku umowy na 3-letnią dzierżawę stosowanej przez firmę PEPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjąłem decyzję o jej aneksowaniu do końca września 2017 roku. Firma musi się zdecydować, czy przejmie dzierżawę całości tego terenu, to jest prawie 5 hektarów na 15 lat, zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 6 listopada 2014 roku. Jeżeli nie podejmie takiej decyzji, teren ten przejmie miasto, zostanie ogłoszony przetarg na jego sprzedaż lub na długoterminową dzierżawę całości stosenek. Tak naprawdę decyzja zależy od firmy PEPO, czy chce wykonać uchwałę z 6 listopada 2014 roku i na całość wziąć dzierżawę na 15 lat. Jeżeli nie,
Takie decyzje będą podejmowane przez burmistrza i przez szanowną radę. W dniu 15 maja 2017 roku został rozpatrzony konkurs na realizację zajęć alternatywnych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Zgłoszono łącznie 19 programów, w tym 13 sportowych i 6 innych niż sport. Łącznie zrealizowanych będzie 2000 godzin na kwotę 60 tysięcy złotych. Natomiast drugi otwarty konkurs burmistrza na realizację 10 zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych został rozstrzygnięty w dniu 17 maja. Złożono w nim 17 ofert o przyznanie wsparcia na realizację zadań przez organizację pożytku publicznego. Dotację otrzyma 15 oferentów na łączną kwotę 54 360 zł. W związku z kończącą się 5-letnią kadencją pełnienia funkcji dyrektorów 2 szkół podstawowych i 2 przedszkoli samorządowych 22 maja bieżącego roku ogłoszone zostały konkursy na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 4 w Sanoku, dyrektora szkoły podstawowej nr 7 w Sanoku oraz dyrektora samorządowego przedszkola nr 1 i nr 3 w Sanoku. W dniu 23 maja zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne dzieci do 4 samorskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1, 3, 4 i 6 na nowy rok 2017-2018. W związku z większą niż planowaną liczbą chętnych dzieci do przedszkola nr 3 i nr 4 burmistrz miasta Sanoka podjął decyzję o uruchomieniu od 1 września 2017 roku 6 oddziałów przedszkola nr 3 w budynku wygaszonego gimnazjum nr 1 przy ulicy Kochanowskiego. 3 oddziały są nowo utworzone, 2 oddziały są przeniesione do szkoły podstawowej nr 1, 1 oddział przeniesiony jest ze żłobka nr 1 oraz dodatkowo oddział przedszkolny nr 4 w budynku szkoły podstawowej przy ulicy nr 3 w Stróżowskiej. Trwają prace nad stwierdzeniem arkuszy organizacyjnych dla 8 sanockich szkół i 4 przedszkoli samorządowych na rok 2017-18 zgodnie z nowo opracowaną siecią szkół. Ma to nastąpić do końca bieżącego roku. Przyznano 8 nagród dla sportowców, działaczy i trenerów. Zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie okresowego stypendium sportowego miasta Sanoka dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Rozstrzygnięty został również konkurs projektów na realizację zadania publicznego gminy Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wyniki i przyznane dotacje zostaną ogłoszone wkrótce. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja z partnerskim miastem Humenne w związku z projektem Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego, w ramach którego projektu wartego ponad 90 tysięcy euro, z czego dla miasta blisko 50 tysięcy euro, czyli ponad 220 tysięcy złotych. Wkład własny miasta wynosi jedynie 10%. W ramach projektu miasto przeprowadzi szereg inicjatyw mających na celu promocję miasta i regionu, wyprodukuje gadżety promocyjne i poprawi znacząco ten szlak. Na temat współpracy i obwodnicy prowadziłem rozmowę z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart. Ze względu na to, że na trasie obwodnicy jest 780 działek, nastąpiły zmiany granic niektórych działek. Tym samym w tym zakresie musi być nowa ocena oddziaływania na środowisko. Termin konsultacji mija 25 maja. Po tym terminie decyzję wyda Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przekaże ją do wojewody i urząd wyda decyzje uwłaszczeniowe. Nastąpi wykupienie działek i budowa obwodnicy. Prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia. Obwodnica to prawie 7 km długości, 3 ronda, 8 mostów, 4 wiadukty, 4 przepusty, 204 metry ekranów akustycznych bieżących. Jest realizowana w formie projektu i budowy przez firmę Max Blick Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa podpisana została 9 lutego 2016 roku. Wartość umowy to prawie 140 milionów złotych. Ukończenie prac 33 miesiące od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Zakończenie inwestycji lipiec 2019 roku. Chciałem tu z całą odpowiedzialnością podkreślić, że nie ma żadnego zagrożenia dla tej inwestycji. To wszystko, gdzie ktoś ewentualnie mówi, że ta inwestycja nie wejdzie, nie będzie realizowana, jest to zupełnie nieprawda. Ta inwestycja będzie realizowana i ona musi być skończona w lipcu 2017 roku, bo tak naprawdę jeżeli jej wykonawca 2019 roku, bo jeżeli jej wykonawca nie zrealizuje, to naprawdę będzie płacił określone kary. Poślizg jest, ale dla tej inwestycji nie ma żadnego zagrożenia. Z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem oprócz tematów bieżących i współpracy poruszyłem dwa tematy, szczególnie takie ważne. Temat łącznika.
Jak Państwo wiecie, w tej chwili jest projekt pilności wzrost kosztu łącznika od Ronda Beksińskiego do obwodnicy po przetargu organizowanym przez Urząd Marszałkowski z 16 milionów wzrósł do ponad 21 milionów i ewentualnie, żeby to porozumienie, które było o 85% tych środków, żeby ono dalej było realizowane, to jest różnica 5 milionów złotych. I drugie, żebyśmy już w tym momencie się przygotowywali do zmiany zapisów w tej umowie na budowę dworca multimodalnego i zakup niskoemisyjnych autobusów i żeby była możliwość zakupu autobusów gazowych, bo w tej pierwotnej umowie nie było szans na to, bo w Sanoku nie było szans, aby powstało miejsce do tankowania gazem wysokometanowym, jak również autosan no jeszcze wtedy nie miał nawet zaczynu autobusu gazowego. W tej chwili ma homologację. W związku z tym będzie zmiana aneksów w tej umowie, co pozwoli, aby w przetargach udział brał również autosan. Natomiast jaki będzie finał przetargu, tak naprawdę to już w tym momencie nie zależy od miasta, tylko od instytucji, od zakładów, które będą startować w tym przetargu. Ja mam nadzieję, że będzie to pozytywne dla autosanu. Brałem udział w drugiej wojewódzkiej olimpiadzie niepełnosprawnych, inscenizacji historycznej 600 rocznicy ślubu Władysława Jagiellę, miejsko-powiatowej gminy Obchodach 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 43. Bieszczadzkim wyścigu górskim, koncercie ku czci honorowego obywatela miasta Sanoka świętego Jana Pawła II, mistrzostwach polskich w dogtrekkingu, jubileuszowych 20. drużynowych spławikowych zawodach wędkarskich o puchar burmistrza miasta Sanoka, zawodach rolkarskich, jubileuszu 105-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku, ósmym bieszczadzkim regionalnym przeglądzie piosenki ekologicznej organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody, spotkanie organizowane przez Związek Rodu Komski w Sanoku wraz z Muzeum Historycznym. W sali herbowej Urzędu Miasta wręczyłem nagrodę dla najlepszego anglistę. Brałem udział w rozpoczęciu sezonu podczas imprezy sanockiej klasyki, mistrzostwach Sanoka szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce nożnej o puchar burmistrza miasta Sanoka. W bieżących sprawach spotykałem się ze starostą sanockim Romanem Koniecznym, dyrektorem szpitala Henrykiem Przybycieniem, posłem Piotrem Uruskim, Czesławą Kurasz, komendantem policji Andrzejem Stępkiem, komendantem PSP Krzysztofem Żuganem, prezesem autosanu Markiem Opowiczym, dyrektorami podległych miasto instytucji, prezesem firmy Marabella Brico Marche, która powstaje w Sanoku, w tym miejscu, w którym to kiedyś było, prawda, te miejsce takie, które przez kilka lat było użytkowane przez kupców, jest to naprzeciwko Intermarché. W tej chwili Państwo widzicie, że tam ta inwestycja rusza. Spotkałem się z prezesami tej firmy. Do końca roku, we wrześniu, ten zakład ma być oddawany, co przyniesie mniej więcej około 28-25 pracowników. Ta firma będzie zatrudniać. To będzie profilaktyka Intermarché. Będzie polegała na materiałach budowlanych, sprzedaż materiałów budowlanych. Około właśnie 25-28 osób zostanie zatrudnionych właśnie z terenu miasta i najbliższych okolic miasta Sanoka. Wreszcie spotkałem się z Radą Dzielnicy Posada. Spotkałem się z prezesem Polskiego Związku Lekkoatletyki Henrykiem Olszewskim wraz z wiceprezesami Zbigniewem Polakowskim i Tomaszem Majewskim. Rozmowy dotyczyły podpisania kolejnego oświadczenia o uzgodnieniu projektu budowlanego Centrum Rehabilitacji i Sportu i dofinansowania związku do stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego Wierchy, szczególnie w zakresie bieżni tartanowej. Jest bardzo pozytywne nastawienie na Sanok tego związku, wszystkich trzech prezesów i to dobrze wróży inwestycji zarówno Centrum Rehabilitacji i Sportu, jak również Wierchom. W przyszłym roku, na pewno we wrześniu przyszłego roku, stadion będzie oddawany w całej pełni z bieżnią lekkoatletyczną tartanową, z oświetleniem, z całą infrastrukturą. Będzie to piękne miejsce w Sanoku. Odbyłem spotkanie w Polskim Związku Piłki Nożnej, aby nawiązać kontakt i współpracę. Za czym jest? W tej chwili związek się zwraca do nas. Być może, że będzie to kolejny, siódmy Polski Związek Sportowy, który będzie wspierał naszą inwestycję i jedną de facto i drugą. Udzielony wywiadu dla Radia Trendy. Na zaproszenie władz Kamieńca Podolskiego w święcie tego miasta uczestniczyła delegacja naszego miasta w osobach wiceprzewodniczący Rady Miasta Roman Babiak, radny Bolesław Wolanin, skarbnik Bogdan Florek. Podjęliśmy inicjatywę sanockiego letniego kina plenerowego i wspólnie z powiatem sanockim, biurem wystaw artystycznych i biblioteką publiczną od 23 czerwca do końca wakacji, w każdy piątek, na dziedzińcu Sanockiego Zamku będą wyświetlane różnorodne projekcje filmów. Każdy znajdzie coś na siebie.
W najbliższym okresie czasu będzie przygotowany plakat. Na każdy piątek o 20:30 będzie film już wymieniony. W związku z tym każdy sobie odnajdzie coś. Od 23 czerwca 2017 roku do końca wakacji. Na dziedzińcu, placu zamkowym, dziedzińcu zamkowym przy Muzeum Historycznym. 4 czerwca na Rynku Sanockim od godziny 11 odbędzie się Dzień Dziecka z darmowymi atrakcjami, licznymi niespodziankami, kule wodne, dmuchane zjeżdżalnie, ścianka spinaczkowa, malowanie twarzy, pokazy straży pożarnej, policja, darmowe fotobudka i inne. Występ zespołu Mod Avanti, występy dzieci. Sanocki Przedszkoli Szkół Podstawowych, gwiazdą Dnia Dziecka będzie Centrum Uśmiechu Fruktaki Show. Serdecznie Państwa na to zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za obszerne sprawozdanie.